Aurelko, za parę dni będziemy sobie wspominać, jak Pan Jezus odprawił pierwszą mszę świętą, jak ustanowił Eucharystię. Wieczerza! Tak, wieczerza. Ostatnia wieczerza. Jak ona wyglądała? Pan Jezus chciał rozwiązać jeden poważny problem. Jak zostać po swojej śmierci z nami na ziemi? Ze wszystkimi ludźmi, wszystkich czasów i wszystkich miejsc. Jak to zrobić, żeby cały czas mógł być obecny na ziemi? Jak pójdzie do nieba, ale żeby cały czas mógł być obecny też na ziemi. No i wymyślił właśnie coś wspaniałego, że zostanie z nami w chlebie i w winie. Było święto. W tamtym czasie święto Paschy, na które zjeżdżało się wielu Żydów do Jerozolimy. Chcieli świętować Paschę w Jerozolimie. Pan Jezus również chciał spożyć wieczerzę paschalną, taką uroczystą kolację, razem ze swoimi uczniami. Bo mógł się też być. Tak, bo chciał, bo powiedział, że się z nimi rozstaje też. No i chciał nawet zostać. Nawet powiedział, że ktoś się zdradzi. To Judas. To też powiedział, tak. Ale wysłał najpierw Piotra i Jana, by znaleźli miejsce na ostatnią wieczerzę i by przygotowali stół i wszystko, co będzie potrzebne. Więc wysłał Piotra i Jana najpierw. A oni przygotowali stół, nakryli biały obrus, przygotowali chleb i wino. Kiedy Piotr z Janem przygotowali wieczerzę, przyszedł też Pan Jezus i apostołowie. No i spożyli tą wieczerzę, modlili się, ale podczas wieczerzy stało się coś niesamowitego. Coś, czego Pan Jezus nigdy wcześniej nie robił. Właśnie modlitwę odprawił, podczas której zamienił chleb w swoje ciało i wino w swoją krew. Spotkać się z Panem Jezusem ukrytym w chlebie i w winie. Do kościoła. No do kościoła. Na? Na Eucharystię. Na Eucharystię. Albo też na adorację czasem, nie? Tam też jest Pan Jezus, bo też jest ten przemieniony chleb w monstrancji, prawda? Aha. Dobrze, to co przeczytamy sobie w Ewangelii? Aha. Tak nadszedł dzień przaszników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? Ów zaś wskaże wam salę dużą, usłaną. Tam przygotujecie. Oni poszli, znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu. Pan Jezus zajął miejsce u stołu i apostołowie za nim. I najpierw Szymon, któremu nadał imię Piotr, jest Szymon Aurelkuś, Szymon Piotr. Piotr ma klucze, nie? Bardzo lubię Szymon Piotr. Piotr już biegnie. No tak, pewnie. Dalej Jakub, syn Zebedeusza. Filip. Potem Bartłomiej. Mateusz. Filip? Filipa już mamy, był Bartłomiej. Mateusz. Tomasz. Jakub. Syn Alfeusza. O. Tadeusz i Szymon Gorliwy. Jest 12 apostołów.
a gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Prowadzić Pana Jezusa i apostołów z wieczernika, bo wyszli w kierunku Góry Oliwnej modlić się i dziękować Pana Jezusa i Biała Oliwa. Dobrze, wiemy, że w Ogrodzie Oliwnym, jak Pan Jezus się modlił, przyszli po Niego żołnierze i pojmali Go, tak? I potem Pan Jezus oddał swoje życie na krzyżu za swoje owce, tak jak powiedział. Został złożony do grobu, oddał na krzyżu swoje życie, tak. Został złożony do grobu, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Więc na znak tego, że Pan Jezus oddał swoje życie, abyśmy my mieli życie wieczne i wieczną światłość, zapalimy teraz te małe świece na naszym stole wieczernika. Ale jak oprócz się spali? Jak się nie spali, wiesz, na chwilę modlitwy. No i popatrzmy chwilę w ciszy i pomyślmy o tym, co Pan Jezus dla nas zrobił.